się trochę zmieniło. Tutaj widzę, że tak jak mówiłem, że kiedyś pionowo się stawiało ciężarówki do autostrady, a nie równolegle, ale tutaj kurde rozkopali. Tutaj gdzie ja stoję, to kiedyś było pole, same chwasty. Więc dlatego teraz zaczęli tak się ustawiać, tak jak teraz, nie? Kurde, ale mi warczy ta lodówka, cholera. Ile mam paliwa? 7:00 się trzeba będzie dotankować. Więc tutaj będą coś kurde, to coś będą robili, cholera, coś budowali. No tak, tak, ostatnio jak tu byłem, to kurde, no takie kurwa chwasty tu rosły, nie? Dobra, spadamy stąd. Manitoba, aha, a właśnie, jestem w miasteczku, co się nazywa Prawda. Tak, po polsku, Prawda. Nie wiem dlaczego, czy tu kiedyś ktoś jakimś Polakiem był, czy co, ale miasteczko się nazywa Prawda. Oni to jakoś inaczej wymawiają, jakieś Prawda, czy jak oni to tam wymawiają, ale... Kij z tym. Nie mój cyrk, nie moje małpy. Niech sobie wymawiają jak chcą. Niech to miasteczko nawet się nazywa Wypierdalać. Patrzcie, co zauważyłem. Lato jest, więc są i ludzie, którzy kurde na stopach jeżdżą autostopem. Szczególnie, że tutaj taka droga jest, że to nie jest autostrada. Na autostradach na ogół nie można autostopem jeździć, a na takich drugorzędnych to zależy gdzie, ale raczej tolerują, nie? Autostopem kurde zapieprzać, więc nie wiem co, kto, jak i gdzie. No ale to jest przygoda po Kanadzie se całej przejechać autostopem, tak jak mówię, z jednego końca na drugi, bo cały czas jest prawie jest taki, no, taka drugorzędna droga, nie? Która jest droga numer jeden w Kanadzie. Czyli to jest ta główna droga, która przez całą Kanadę jedzie. Ale Kanada, mówię, nie jest taka aż zaawansowana, jeżeli chodzi o autostrady, jak Stany Zjednoczone. Autostrada w miarę jest, jak tu się na zachód jedzie, no to prawie od prowincji Nowa Szkocja, znaczy Nowa Skosia, przez New Brunswick, Quebec, Montreal i do Ottawy, nie? Za Ottawą. Za Ottawą już prawie pod Vancouver, to już drugorzędne drogi. Tam 200 km przed Vancouver autostrada chyba się znowu zaczyna. Znaczy nie chyba, no. Kilometr 385, aha nie, no to co ja pierdolę. 380 km. 380 ostatnich kilometrów jest autostrada. Widzicie patole, kurde, czasami przeklinam, czasami nie, a czasami się kurwa uczycie ode mnie, do kurwy. Let's go, trzeci dzień, tułaczki po Kanadzie. Prawda, Kanada. Dobra. Wyjeżdżamy stąd. Czy wyjeżdżamy? Wyjeżdżam ja, kurwa, jestem sam, no. W pizdu te wyjeżdżamy, kurwa, no. Kurde, wyjeżdżamy, kurwa. Jest to tu, kurwa, ktoś ze mną? Ja jestem chył. A, sorry, kurwa.
Zapomniałem o tobie, kurwa. Dobra, słuchajcie. Albo mnie, kurwa, nie słuchajcie, wyłączcie to, kurwa, bo zaczyna wkurwiać. A więc to było miasteczko Prawda. Słuchajcie, byłem wczoraj wieczorem na chwilę tam się spytać, czy to jakieś prysznice są, czy co. No to za dupie jest. Pytałem się gościuwy, nie? Z Zalady. Ty, czy to jest osiedlisko jakieś, kurwa, Polaków kiedyś było, czy kurwa, czy co? O co tu chodzi? Bo Prawda to jest takie specyficzne słowo, to takie, ta gra tych liter po angielsku, to nie ma takich nazw podobnych, nie? Prawda, kurwa. Prawda w pizdu, kurwa, dam ci Prawdę, kurwa. Ja mówię, czy to są jakieś Polacy, no ja to co, a się mnie pyta, co to, a kto to jest? Ja mówię, no ludzie z Polski, a no Polska gdzie to jest? Ja mówię, no dobra, mówię, okej. Okay. Ty dają spokój, no co ja będę, kurwa, z gościową gadał, jak ale nie, co to jest Polska? Co to są Polacy? Z Polski! A Polska, ale co to jest, gdzie to jest? Kurde ludzie, no ja pierdolę. Nie no, psaj. Niewykształceni ludzie, no sorry, no kurwa, come on. To jest właśnie, i to jest, ale słuchajcie, to nie jest Ameryka. W Stanach to bym się bardziej spodziewał takiego czegoś. A to w Kanadzie, Kanada jest bardziej jakaś taka. Też tutaj tak, na takim zadupiu. Co to biedne dziewczę może, kurwa, wiedzieć, nie? A, nieważne. Nie mój cyrk, nie moje małpy, kurwa. Prawda. Wypierdalam. I that's it, kurwa. Jak to mówią Polonusi. That's it. No i początek oczywiście Manitoby. To jest w miarę taki, no jak tu widzicie, nie? Jest trochę lasu. Tak jak w Ontario. No tu jest następny dzikus do spania. Czasami koop. Tutaj to już taki prawdziwy dzikus. Z obietnicą mojego kurwa ryja nie zobaczycie. Let's go! Dobra, jestem już na obwodnicy miasta Winnipeg. Winnipeg to takie dość duże miasto, nie? Tutaj nie wiem ile dokładnie mieszka ludzi, no ale ponad pół miliona. Nie wiem, 600-700 tysięcy może, nie jestem pewny. Specyficzne miasto, już kiedyś o nim mówiłem, nie? Nazywają je Winterpeg, bo tutaj zimy to kurde gorzej niż w Kieleckim. Kieleckie się nie równa, nie? Kurde, tutaj w lato jest minus 10 stopni, a co dopiero w zimę, kurde, nie? Specyficzne miasto, dziwne takie. Dużo gostków z Somalii. Nie wiem dlaczego tutaj, kurwa, ludzie z Somalii przyjeżdżają, nie? Kurwa, z Afryki, gdzie jest 50 stopni ciepła, to kurwa miasta. Kurwa, nie wiem, które mówię, no, to jest dziwne miasto, to jest takie specyficzne miasto, nie? Dużo to jest Indianów, nie? W cholerę tu Indianów mieszka, nie? I nie to z Indii, tylko tych Indianów, tych tubylców, nie? Native, jak to po angielsku, jak to się mówi. Tutaj łatwo, jak ktoś szuka dymu, nie? Pójść sobie na indiańską jakąś melinę i w pierdol można dostać, jak ktoś lubi taki sport, nie? Nie raz widać, kurde, znaczy nie raz widać. Ja kiedyś tutaj częściej kotwiczyłem się w Winnipegu, ale w środku miasta. No więc tam czasami bywałem gdzieś się przejść, tego mówię, no. Jak szukasz dymu, to dostaniesz w pierdolony Indianów, nie? A kurde, mi taki kumpel kiedyś powiedział, co to jest FBI, kurwa, fucking big Indian. I gostek mi mówił, że kurwa Indiana można napierdalać, a te kurde gostki mają taką kurwa grubą skórę, że on nigdy nie będzie krwawił. I to jest prawda, i to jest prawda, man. Gostka można kurwa napierdalać, on będzie dalej stał i się kurwa śmiał w ryj. I kurwa, i nawet mu twarz nie spuchnie, nawet nic, kurwa. Oni mają jakąś grubą skórę przystosowaną do tego zimna tutaj, nie? Nieważne, znaczy nieważne, uczycie się z Tigerem, nie? Co chciałem powiedzieć, kurwa, do czegoś miałem wątek powiedzieć. Ludzie! Patrzcie na moją twarz, yo, kobieta show biznesu.
łapałam bólę. Co, kurwa, ja do czegoś dążyłem. A, chciałem pozdrowić te. Kobieta show biznesu pozdrawia. Już pozdrawiałem raz, ale kurwa jeszcze raz pozdrawiam. Bardzo niedobrą osobę, która się nazywa Martyna z Manchesta. Czołem Iwona, czołem Violeta, czołem Ewelina, czołem Ania, czołem Agnieszka, czołem Marta, czołem Kasia. Kto tam jeszcze z Facebooka? A, w pizdu! Tam jeszcze z Facebooka był. Dużo tam jest fanek, które nie wiem dlaczego, znaczy nie fanek, kurde, koleżanek, które to oglądają. Nie wiem czemu wy to oglądacie, ale może dlatego, że ja jestem kobietą, są biznesowy, kobiety się kurwa rozumiemy, w pizdu. Dobra, kurde, nie oglądajcie tego. What the fuck? Zobaczymy, czy jest miejsce na pompach, żeby się zatankować. Ja już tu kilka razy nagrywałem to. Ten truck stop tutaj na przedmieściach Winnipegu. Tu nigdy nie ma miejsc na pompach, trzeba zawsze czekać. Więc jak trzeba będzie czekać, to ja robię nawrotkę, już którą kilka razy nagrywałem na filmikach. No ale mówię, no to są te same, ta sama trasa na Vancouver, więc no co innego mogę nagrać. No tu już jeden skręca, drugi. Niepotrzebnie taki łuk bierze, bo to jest w cholerę miejsca. Niepotrzebnie blokuje tego małego z lewej. Niepotrzebnie, Gostek, kurwa. Kurwa, ty masz w cholerę miejsca, żeby kurwa. No oczywiście, kurwa, oni zajmą. Zajmą miejsce w kolejce. W pizdu, no kurwa, ja nie wiem. Nigdy nie mogę trafić. Nie wiem, kurwa, spierdalać stąd, czy co? Czekaj, ten może kurwa wyjdzie. Się tankował dopiero. Kurwa jego mać. To jest burdel zawsze na tym trackstopie. Pizdo, no. Kurwa, tutaj Gostek flatbedem. Idę się spytać, co on kurwa wyprawia, bo kurwa stoi na pompach. Kurwa, oczywiście z tych krajów, co wspominałem. Nie wiem, kurwa. Kurwa, wychowanie w tych krajach to jest ja pierdolę, kurwa, no. Nie odjedzie, będzie stał, kurwa, na pompach, kurwa. W pizdu, kurwa, no. Dobra. Pojona świnia. Tutaj taki truck stop. No już tu kiedyś pokazywałem dla hardkorowych fanów. Nie wiem, czy pamiętacie tą mordkę, tą buźkę w toalecie, co była narysowana. Był języczek i pisało po angielsku, tylko że ja to po polsku wiadomo powiem. Czy jak to pisało? A, jeżeli się wysrałeś, daj mi to wylizać, umyję ci dupę. Kurwa. Patrzcie, jakie tutaj bolid. Czekaj, zaraz pokażę wam, skręcę.